Dobry Państwu, serdecznie witam na naszej debacie, która zamyka pewien cykl, który wspólnie Fundacja Eberta i Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala prowadziły od 2014 roku pod hasłem Demokracja, Reaktywacja. Nasze zaproszenie do udziału w cyklicznych seminariach przyjęli znamienici przedstawiciele polskiej nauki, znamienici publicyści oraz aktywiści społeczni, którzy dzielili się z nami swoimi opiniami na temat relacji pomiędzy demokracją a partiami politycznymi, demokracją a mediami, demokracją a internetem, demokracją a rynkiem w końcu. I wszystkie, cały ten dorobek tego projektu został zebrany w książce, która wczoraj opuściła drukarnię. Jesteście Państwo pierwszymi osobami, które są jej odbiorcami. Demokracja, reaktywacja, debaty o kryzysie demokracji i jej przyszłości, do lektury, której serdecznie zapraszam. W tej książce jeden z rozdziałów poświęcony jest mediom. Procesowi tabloidyzacji mediów, zwłaszcza tabloidyzacji mediów opinii, co także ma swój wpływ na stan demokracji. I to oczywiście wiąże się z miejscem, w którym jesteśmy. I bardzo się cieszę, że Tygodnik Polityka przyjął nas w swoje progi, że tą debatę możemy toczyć właśnie w Tygodniku Polityka, który jest medium, które opiera się tym procesom tabloidyzacji poprzez to, że dalej hołduje zasadzie, że media opinii powinny stosować wysokie standardy dziennikarskie, wysokie standardy publicystyczne, wpływa także pozytywnie na kształtowanie postaw demokratycznych, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że możemy się spotkać właśnie tutaj. I chciałem podziękować, że zaproszenie do ostatniego wydarzenia w ramach tego projektu Demokracja, Reaktywacja, wydarzenia zatytułowanego Kapitalizm versus Demokracja. Tutaj moi przedmówcy mówili, w niedzielę chyba będziemy świadkami najbardziej takiego namacalnego przykładu konfrontacji tych dwóch wartości w referendum w ojczyźnie demokracji, czyli w Grecji, ale to tutaj ta koincydencja czasowa nastąpiła przypadkowo, znaczy nie ustalaliśmy z premierem Tsiprasem terminu tego spotkania, ale bardzo się cieszę, że ten termin odpowiadał dwójce naszych wspaniałych panelistów i bardzo się cieszę, że profesor Wolfgang Merkel, który jest dyrektorem Wydziału Demokracja i Demokratyzacja w Berlin Social Science Center, przyjął nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję panie profesorze. No i chciałem podziękować pani profesor Elżbiecie Mączyńskiej, pracowniczce naukowej Szkoły Głównej Handlowej, a także prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Tak. Ale że zgodziła się pani wziąć udział w naszej dyskusji, bardzo dziękuję. A dyskusję poprowadzi niezawodny redaktor Jacek Żakowski, któremu teraz oddaję głos i on poinformuje państwa, jak będzie przebiegać nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do lektury książki.